Szanowni Państwo, aktorzy związani z Domem Kultury 13 Mus zaprezentują Państwu wykonane z ogromnym zaangażowaniem utwory szczecińskich poetów. Wspólnie z Jerzym Madejskim z Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego długo zastanawialiśmy się, które wiersze powinny znaleźć się w tej recytowanej, w tej mówionej antologii szczecińskiej. Przez 75 lat oczywiście powstało w Szczecinie wierszy niemało. Wyselekcjonowanie kilkunastu z nich to zadanie niełatwe. Pewną podpowiedzią były z pewnością te już wydane antologie obejmujące literaturę na Pomorzu Zachodnim. Szczególnie należy wyróżnić książkę Nazywanie Ziemi, do której wiersze wybrał profesor Erasm Kuźma. Książka ta ukazała się jednak dawno, bo w 1970 roku. Może zatem kilka słów o kryteriach, o tym, na co przede wszystkim postanowiliśmy zwrócić uwagę. Wybór obejmuje zarówno poetów trwale związanych, utożsamianych z naszym miastem, Helena Raszka, Artur Daniel Liskowacki, Inga Iwasiów, jak i tych, którzy przebywali w Szczecinie tylko czasowo. Dlatego w antologii mógł pojawić się utwór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który przybył do Szczecina w 1948 roku, ale z powodów zdrowotnych szybko miasto opuścił. Możemy więc mówić jedynie o epizodzie szczecińskim. Podobnie Tymoteusz Karpowicz, który przyjechał do Szczecina zaraz po wojnie jako repatriant, ale już w 1949 wyjechał do Wrocławia, gdzie ukończył studia, gdzie obronił doktorat. Wybór obejmuje też i twórców pogranicza polsko-niemieckiego. W wierszu Krzysztofa Niewrzędy Szczecin widziany jest z perspektywy polskiego emigranta, który wciąż wraca nad Odrę. Krzysztof Niewrzęda pisze o Niemcach. Rzeka wlała się w naszą rozmowę i dodaje: odcinali zbędne końcówki, nazywając ją Oda, i zanurzali się w młodość pożółkłych widokówek. Ponadto wszystkie wiersze z nagrania dotyczą Szczecina. To kryterium oczywiście zawęża zakres analizowanych utworów. Tymoteusz Karpowicz pisze: możesz z wałów Chrobrego dotknąć nieba wytartego szmatą obłoków. Artur Daniel Liskowacki pisze: pogodno jest rano pełne zmarłych, chodzą ze starymi ludźmi pod rękę. Nie ma wątpliwości, o które miasto chodzi. Niekiedy w wierszu brakuje jednak tak czytelnych podpowiedzi. Wskazówek należy wówczas szukać w biografii, w historii miasta, w detalu. I zagadnienie ostatnie. Wspomniałem o historii miasta. W antologii uwzględniona została perspektywa historyczna, losy poetów, dzieje Szczecina oraz uwarunkowana historycznie zmienność poetyk. Witold Wirpsza pisze: o odzyskany kraju w pierwszych lat zamieci, o miasto wiosny, miasto urodzaju, nawiązując w ten sposób do mitu ziem odzyskanych. Anna Freilich dostrzega ślady przeszłości. Moja Arkadia z poniemieckich desek, z każdym talerzem z innego serwisu. Natomiast Adam Zieliński, czyli raper Łona, komentuje falę przymusowej emigracji osób żydowskiego pochodzenia. Aż przychodzi marzec, ten, co tym metodycznym lotem wymazuje prawie wszystko z obu tych zwrotek i rozrzuca. W zestawieniu obecna jest i ta świeża, najnowsza historia miasta, jak w wierszu Wiktorii Klery, Mały koniec świata, Unplugged Again. Utwór nawiązuje do awarii energetycznej, która w 2008 roku pozbawiła prądu Szczecin i okolice.
W recytowanej antologii znalazły się wiersze reprezentujące bardzo różne poetyki. Od tych przewidywalnych, powojennych wierszy propagandowych przez utwory odwołujące się z wielu różnych perspektyw do portowego charakteru miasta czy szczecińskiej zieleni. Skończywszy na bardzo osobistych, intymnych ujęciach oraz na dosadnej, zaangażowanej ekspresji hip-hopowej. Wiersze, które za moment Państwo usłyszą, są dla mnie i Jerzego Madejskiego ważne. Mają swoje miejsce w historii literatury naszego regionu. I zasługują na uwagę, jak nam się wydaje, również współczesnego mieszkańca Szczecina. Wierzę, że nagranie Szczecin Poetów pobudzi Państwa do refleksji nad historią miasta, a także nad zmieniającymi się sposobami przedstawiania Szczecina przez autorów. Przede wszystkim życzę jednak Państwu osobistego spotkania z poezją, znalezienia w którymś z wierszy własnego doświadczenia i zasłuchania. Tutaj mój port, tu słońce mam na czole, i dom, i sad, i kota, nie do wiary. Natalia na werandzie, Kira w szkole, a babci wchodzą sny pod okulary. Nad klombem ptaka cień przefrunął modry. Grzmi w rękopisie moim epopeja. Dobrze mi tu. I wieje wiatr od Odry. Odurzający i zwycięski. Jak nadzieja. Możesz z wałów Robrego dotknąć nieba, wytartego szmatą obłoków, by odkryć na dnie wzruszenia kształt zielonego miasta. Tu cegłę rdzawo żyjącą czas skazał na wieczny niepokój. Choć ślady dawnej świetności miejscami łopian porasta, lecz przerastamy omszałą przeszłość i dotykamy szeptem lip, miodem karmiących chmury, a kark zieleni nie strzyma rąk wlatujących betonem lub rozpostartych na wietrze żelazną konstrukcją mostu i kominami stołczyna. Ciemne uliczki, pogodna, zadumane szpalery zieleni, noc majowa, bezgwiezdna, przycupnęła pomiędzy nimi. Może cisze kroki zakłócą, asfaltowy zabrzmi ich głos, krokami napełni się pokój na małej uliczce pogodna. Potem furtka cicho zanuci, pod krokami schody zadźwięczą, na szyję mi ręce zarzucisz. Czy bardzo tęskniłaś za mną?
gdzie nas przygnało? Dokąd nas zaniosło? Lód ruszył odrą, woda grzmiała wiosną. Zaskrzypiały nad nurtem mosty saperskie. I przyszedł czas taki, jak miłości pierwszej. I gdzie nas zaniosło? Dokąd nas przygnało? Czyżby miłości nam było jeszcze mało? O kraju odzyskany w pierwszych lat zamieci. O miasto urodzaju, miasto wiosny, Szczecin. Deszcze padają, woda bulgoce w cynkowej rynnie. Są takie noce, są takie noce w mieście Szczecinie. Wówczas za szybę oczy przenoszę, wspomnienia ważę. Chlupią po błocie czarne kalosze. Ja smutnie marzę. Niebieskie chmurki jak aksamity i słońce płynie. Są takie świty, są takie świty w mieście Szczecinie. Nad brzegiem Odry stoję, zamarły, bez ruchu, jak niegdyś nad Prypecią, młodości rzeką. Strumienie wód, słońce jak na złotym łańcuchu wloką, a za nim mewa leci daleko. Niebo, wodospad, zielenie miesza z błękitem, a potem cichym pluskiem wpada w twe sieci. Głowę podnoszę nagłym, olśniony zachwytem. Zmierzch stubarwną paletą maluje Szczecin. Miasto moje, świecisz niby okręt pod żaglem. Tysiąc kotwic żelaznych wiąże cię z lądem, ale kiedy syreny ryk rozlega się, nagle odpływasz, niesione jakby morze prądem. Wypijałem razem z nimi ich ulubione korny. Tak długo, aż w końcu rzeka wlała się w naszą rozmowę. Lekko był kocząc między zębami. Odcinali zbędne końcówki, nazywając ją Oda. I zanurzali się w młodość pożółkłych widokówek. Odchodząc, podawałem im dłoni, ale nie mogli już podpłynąć. Moja Arkadia sklecona na prędce pomiędzy jednym a drugim wygnaniem jest równie piękna, jest równie dostojna jak dwór prastary z gruszą i z lipami. Moja Arkadia z poniemieckich desek z każdym talerzem z innego serwisu ma w sobie ciszę pełni, pełnię ciszy. I wraca do mnie na przystankach świata, gdy mak przebieram i gdy tańczę tango.
Już orkiestra melodię zmieniła. Wszyscy dawno w innym tańczą rytmie. A tu szum na korytarzu szkoły i żarłoczne mewy nad zalewem i portowe bramy w środku miasta, które samą bramą jest portową. Taka dziwna przystań są, nie czeka, gdzie nie można wrócić, bo nie trzeba. Rozmawiamy. Potępiamy właścicieli psów, które siusiają na ozdobne krzewy i glaskę zasadzone w czynie społecznym przez członków komitetu osiedlowego. Krzewy usychają bezgłośnie, psy szczekają na inny temat. Dyskutujemy o postępującej fluktuacji załogi wiodącego zakładu przemysłu kluczowego. Na bazie niewykonania planu produkcji za kolejny kwartał rośnie nasze arcyspołeczne oburzenie. Tymczasem ajent przysłowiowego kiosku z piwem w dyskretnym milczeniu serwuje kufel przekraczający średnią wypicia na głowę obywatela. Otwieramy i zamykamy miarowo usta, gazety, telewizory. Nasza wymiana informacji przypomina handel wymienny epoki sumienia upanego. Teraz wyjść z tego miasta, z pomiędzy domów, drzew, ulic, przez pokrywę dworca, poza zasięg popołudnia, słoneczny i pachnący spod spalni, na tamtą stronę, gdzie nie rozchylasz mi powiek przed brzaskiem, żeby włożyć rękę w ściółkę chwili, przed głosem, przed smakiem, tracąc wzrok, odrywając się po kolei od każdego śladu palców i wszystkich pocałunków. Płaczę, wtedy płaczę. Między miejscem jedynym, a miejscem przypadku. Między nieczytelnym wyrokiem wygnania, a wymuszonym porywem nostalgii rosnę niekoniecznie jako wieżowiec PZM nad płaskie dom. Powściągliwy połysk szklistego walca wbity w prostopadłościan lodu. Lustrzana grawitacja bezkolizyjnej barwy w niebie. Bezbolesnej wyrwy w ulicy. Zależnie od perspektywy zawisa między nadzieją wzlotu a oślepiającym lękiem zakorzenienia. Gdy ja niezauważalnie osiadam w architekturze niekoniecznego miasta. Czwarty znak. Dzień zaczął się niby przyjemnie. Kąpielą przyświeca. I Boże, Boże, włosów nie wysuszę. I tragedia, bo telefon. Kaloryfer zimny. Śnieg pada. Małe radio odkryte. Na nowo, jako na baterię sprzęt.
połowa baterii w laptopie i w połowie kwiecień. W sukniach z białej mgły, zadumane, jak maszty na wiecznej wachcie, spragnione, niczym marynarz słodkiego lądu, nie chcą rozmawiać, jak kotwica rzucona w morze. Tylko Posejdon jeszcze uderza trójzębem ostrym, aż ławica ryb unosi się nad umartwionym portem. Jeszcze niedawno nie było tu tylu starych ludzi, w tej dzielnicy starych domów, które wciąż ktoś sprzedaje albo odnawia, dobudowując do nich mauretańskie łuki. Dawno tu nie byłem sobą, stąd moje zdziwienie na widok staruszek pochylonych wiekiem trumny, które niosą za nimi ich wnukowie, udając, że to deskorolka. I starców, wyprowadzanych z demencji przez pieski z siwą mordką. Starzy ludzie ciągną za sobą wózeczki na zakupy i goryczną, korzenną woń apteki z Brzeżan, Sambora i przy rynku we Lwowie, który często nazywa się zupełnie inaczej, ale już nie pamięta, jak wrócić do siebie. Dlatego prosi w sklepie, żeby mu odliczono z garści drobnych wspomnień całą należność za dwie bułki, twarożek i kostkę bruku, na którym spotkał swą pierwszą miłość z bukietem bzu i cukiernią za rogiem. Reszty zostaje niewiele, tyle co na wagon repatriacyjny albo dyplom w ramach uznania za pożycie małżeńskie, od którego klekoczą bociany, sztuczne szczęki. Pogodne jest rano pełne zmarłych. Chodzą ze starymi ludźmi pod rękę albo pod same drzwi, które wciąż jeszcze otwierają się na tę stronę. Rozmawiają z nimi o niczym, czyli o życiu. Małe pieski obwąchują uważnie ich małe sprawy, które teraz rosną w ustach jak okruchy bułki z żółtym serem. Został wczoraj na talerzyku i spocił się jak mysz kościelna, a nie chce iść do spowiedzi ani do diabła. Tyle słodkich grzechów zostaje na końcu języka. Karmelek. Tabletka za duża, trzeba przeciąć wszystko jednym ruchem, ale nie ma komu naostrzyć noży, a dzień zapada. Jeszcze niedawno nie było tu tylu starych ludzi. Mówię, patrząc w lustro, które ktoś wstawił do cudzego mieszkania się w moje sprawy. Gdzie jest miejsce właściwie właściwe? Nie czyta się wierszy w tramwaju, w sklepie z mięsem albo z butami. Nie czyta się na przejściu dla pieszych, niezależnie czy światło czerwone, czy żółte, albo zielone. Nie czyta się zimą rano, gdy łopatą odgarnąć należy śnieg i kiedy z lodu drapie się szyby samochodu, bo do pracy trzeba, gdzie nie czyta się wierszy.
ale czasem, wszędzie tam i jeszcze wiersza się myśli, dotyka, miejsce właściwe. Lejb. To tu. Na Słowackiego, bo z rodziny niekiepskiej. Koledzy Polacy, napisy na kratce niemieckie. Ludowa władza, co do nieludowych imion suma przelot. Więc zamiast Lejb, ojciec pisze Leon. Jest 54, widzisz. W domu mówi się po polsku. Jak nie starczy, to widzisz. A na podwórku różnie. A to komitywa w czymże bądź, a to kolega wyzwie od Żyda. Od cały kinderjorn. Jak po bruku w górę byś poszedł, to też słychać mamy loszy. Dużo melodii, mało samogłosek. Róża jest stąd. Róża ma rok premier. Przyjazne konwalie, nieprzyjazne kamienie. Po sąsiedzku Pesia. Przy biurku? Gdzie tam? Jest na podwórku. Jak nie na podwórku? To śmiga z kurczakiem do szojcheta. A najszybciej śmiga na tym zakręcie. Może to drobiazg, może detal, może znacznie więcej. Mietek świeżo po szkole, po tej szóstce tu. Pierwsze hity wyłapywane z radia Luksemburg. Pierwsze dźwięki w pierwszy band idą. Następcy tronu dla niektórych Dżydux. Mocno siadają w mocnych rytmach. If I had a hammer, w domu kolejarza na przykład. Klimat jakby mniej podły. Bez kitu. Jest 62. Jeszcze odwilż po październiku. Pół Szczecina im się schodzi na joby. Tu, gdzie dzisiaj Pałac Lasów Państwowych. To już mocne stadium. Jest koncert, kilka nagród, trasa po Polsce, single w radiu, że aż trudno nie usłyszeć o nich. Choćby ten antywojenny song, co to się do dziś broni. Fala ich niesie, fala tych 60s. To prawdziwy big beat, podwórka, igrzywki. Aż przychodzi marzec, ten, co tym metodycznym lotem wymazuje prawie wszystko z obu tych zwrotek i rozrzuca, jakby się tym bawił. Hamburg, Sztokholm, Nowy Jork, Tel Awiw. Dziś samogłosek tu więcej, co oczywiste dość. Nie grają następcy następców, żadnego Beastie Boys. Do Szojcheta nikt nie śmiga na zakręcie. Może to drobiazg? Nie. Znacznie więcej. Proszę Państwa, ogromnie bardzo się cieszymy, ponieważ z małego pomysłu, który narodził się jeszcze przed kwarantanną, stworzyliśmy właściwie festiwal teatralny czterech produkcji filmowych. Zaczęliśmy od filmu, który miał być programem pierwotnie wystawionym, miał być wystawiony na scenie Domu Kultury 13 Mus, ale ponieważ nastąpiła pandemia i kwarantanna, przenieśliśmy całą naszą działalność do sieci. Działaliśmy przez ten czas online, spotykając się na czacie i nagrywając różnego rodzaju filmy. No i w ten sposób, siłą rzeczy, stworzyliśmy film, który zatytułowaliśmy Mój Szczecin. Nasi seniorzy stanęli na wysokości zadania w ten sposób, że nauczyli się pracować z kamerami, z telefonami. Przesyłali oczywiście te filmy drogą internetową. Składaliśmy te filmy w całość i powstawały w ten sposób programy. Cały program, który Państwo zobaczyliście, powstał właśnie na kwarantannie, podczas tego, kiedy każdy z seniorów, każdy z aktorów, no po prostu był u siebie w domu. Niektórzy już wychodzili trochę na zewnątrz.
Najciekawszą rzeczą jest to, w jaki sposób zmierzyli się w części drugiej pod tytułem Szczecin poetów z materią literacką i z materią techniczną i technologiczną. Myślę, że Państwo zobaczyliście tylko jakby fragment tej pracy, której nie widać, no nie widać po prostu siłą rzeczy w samym filmie. A więc na początek tekst literacki, który należało zinterpretować, znaleźć jakąś koncepcję na stworzenie filmu małego i z tego wszystkiego powstała tak zwana mała antologia poezji szczecińskiej recytowana. Do tego włączyli się również młodzi aktorzy z Teatru Chóru i stworzyliśmy razem wybór 16 filmów. Z czego ogromnie się cieszę. Wszystko pod jakby merytoryczną uwagą profesorów z Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Udało nam się i z tego przedsięwzięcia jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję serdecznie wszystkim aktorom, artystom Salonu Artystycznego Seniorów, aktorom, wszystkim współtworzącym, współpracującym przy realizacji tych filmów, również sympatycznej ekipie Marka i Jędrzeja, którzy z kamerą i z montażem dokończyli dzieła, że tak powiem. Dziękuję serdecznie.